Metro. Oglądacie SK TV, tutaj gramy same hity na czasie. Chris, witajcie. Zaczynamy kolejny program Siesta czy Fiesta. W dzisiejszym odcinku będzie mnóstwo sportowych emocji, pokaz siły, dużo piachu i wiele upadków. Zresztą zobaczcie sami. No to co? Startujemy! Uno, dos, tres, cuatro. No to już chyba wiecie, kogo zaczepię. W programie Siesta czy Fiesta w SK TV. Panowie, stop. Cześć, jak macie na imię? Patryk, Andrzej i Wojtek. Panowie, siesta czy fiesta? Fiesta! No to skoro fiesta, to mam dla was zadanie. Będzie to nietypowy wyścig. Będziecie mieli skrępowane zarówno ręce, jak i nogi. Oczywiście zwycięzca otrzymuje specjalną nagrodę. Drugie i trzecie miejsce oczywiście też zostanie nagrodzone puszkami Mirindy. Wchodzicie w to? Super. Jaka meta? Śliczna. Zgadzam się z tobą w 100%. Okej, 3, 2, 1, start! No i kto będzie pierwszy? Uno, dos, tres, cuatro. Gratuluję pierwszego miejsca. Dla ciebie oczywiście nagrody. No i oczywiście nagrody, pocieszenie dla chłopaków. Gratuluję. Wracamy za chwilkę z programem Siesta czy Fiesta. To jest program Siesta czy Fiesta w SK TV, a ja szukam kolejnego uczestnika lub uczestniczki. Chyba już uczestnika mam. Któremu zadam pytanie, Siesta czy Fiesta? Fiesta. Fiesta. W takim razie dla ciebie zadanie, oczywiście nagrody też będą. Zapraszam cię tam i tam widzę kolejnego uczestnika, którego będziesz musiał namówić, by powiedział Fiesta. A waszym zadaniem będzie siłowanie się. Siesta czy Fiesta? Fiesta. Fiesta, no i bardzo dobrze. Przedstawcie się. To jest Arek, Grzegorz. Panowie, waszym zadaniem będzie siłowanie się na plaży, ale będziecie musieli oczywiście leżeć brzuchami do piachu, a na głowach będziecie mieli puszki, które możecie oczywiście sobie podtrzymywać drugą ręką. Panowie, kto zwycięży, ten otrzymuje nagrody, te najlepsze. Oczywiście będą także nagrody pocieszenia. Czas start! Uno, dos, tres, cuatro. I uwaga, ostatni milimetr, jeszcze dosłownie moment i jest. I mamy to, mamy zwycięzcę. Jak było? Zajebiście. Łatwo czy ciężko? Nie, dobry zawodnik. Dobry, co? Ci powiem, będzie kiedyś na KSW tam. Chodź, pokaż się, pokaż się. Oczywiście tobie też gratuluję. Dziewczyny. Powiem, kolega ma siłę, nie? Jest dobry chłopak. Dla ciebie oczywiście mocne nagrody dla zwycięzcy, a ciąg dalszy jest Siesta czy Fiesta w SK TV już za chwilkę. Uno, dos, tres, cuatro. Tym razem w programie Siesta czy Fiesta w SK TV do wygrania taki parawan, ale oczywiście będzie trudne zadanie. Kto je będzie wykonywał? Zobaczcie sami. Dzień dobry, cześć. Cześć. Jak masz na imię? Kasia. A koledzy? Adam. I? Wojtek. Mam do was pytanie. Siesta czy fiesta? Fiesta. Fiesta. No, trzy razy na tak, czyli fiesta, przed wami zadanie. A do wygrania oczywiście ten wspaniały parawan. Tutaj wyznaczamy jeden punkt. I teraz tak, twoim zadaniem będzie, kolega może tam, gdzie jest Justyna, twoim zadaniem będzie przeniesienie koleżanki na ramionach do kolegi, tam oddajesz Kasię koledze i kolega wraca z Kasią tutaj. No przygotuj się, weź ją, tak, oczywiście. No to jak jest gotowość, to 3, 2, 1, start! Uno, dos, tres, cuatro.
Jest, no i pięknie. Zadanie wykonane. Dla was wszystkich puszki Mirindy od dziewczyn. Tak, a parawan rozkładamy. Kolejne zadanie wykonane. Siesta czy fiesta? To okaże się już za chwilkę. Oglądajcie SK TV. A tymczasem szybkie pozdrowionka. Dla kogo? Pozdrawiamy wszystkich znajomych, z którymi przybyliśmy tutaj do Międzyzdroju. I cały Krotoszyn. I całe liceum Kołątaj w Krotoszynie. Poszło! Uno, dos, tres, cuatro. Oglądacie program Siesta czy Fiesta w SK TV. Przede mną dziewczyna, do której już teraz podchodzę i oczywiście pytam. Cześć! Cześć! Siesta czy Fiesta? Siesta. W takim razie odpoczywamy sobie nad Bałtykiem. Klaudia wybrała siestę, a więc odpoczywamy sobie tutaj nad Bałtykiem. Powiedz mi, kiedy przyjechałaś w ogóle nad morze? Przyjechałam we wtorek wieczorem. Skąd? Z Gorzowa Wielkopolskiego. I do kiedy zostajesz? Oj, nie wiem, ale chyba długo. Rozumiem, że masz tutaj jakieś plany. No tak, pracuję tutaj. W jakim charakterze? Jestem kelnerką w ośrodku czasowym. I co, wszystko okej? No, jak widać, mam czas sobie wyjść na plażę, także wszystko jest okej. No właśnie, najważniejsze jest to, żeby łączyć przyjemne z pożytecznym. Praca, odpoczynek. A skoro się czulujemy, no to ja mam dla ciebie teledyski, hity na czasie. Proszę bardzo, wybierz sobie to, na co masz ochotę. Śmiało. Może Armin van Buuren. Okej, Armin van Buuren. Pozdrawiamy kogoś? Tak, oczywiście. Pozdrawiam moje trzy dziewczyny z Półwiejskiej. One będą wiedziały, o kogo chodzi. Mam nadzieję, że dobrze się bawią. No i pozdrawiam wszystkich, którzy mają wakacje. Okej, w takim razie dla ciebie jeszcze nagroda od Pauliny. A my za chwilkę wracamy z programem Siesta czy Fiesta w SK TV. Tym razem w programie Siesta czy Fiesta w SK TV jest ze mną Mateusz i Piotrek. Panowie, pytanie zasadnicze. Siesta czy Fiesta? Fiesta. No to skoro Fiesta, to przed wami zadanie. Dziewczyny oczywiście będą wam pomagały, ale tak, konkrety. Będziecie musieli się przeczołgać, ale na plecach, po piachu, oczywiście bez tych koszulek, żeby sobie nie pobrudzić. No i oczywiście tak, Justyna będzie metą, ale... Z tego co wiem, to ona jest niegrzeczna i może tą metę troszeczkę przesuwać. Dodatkowo będziecie musieli trzymać puszkę Mirindy na swoim brzuchu, okej? Okej, w takim razie ustalamy start. Niech on będzie właśnie tutaj. Paula pomaga oczywiście w przejęciu koszulek. Justyna jest na mecie. Justyna, pomachaj, jesteś, okej, super. Panowie gotowi? Oczywiście, tak, oczywiście. Proszę bardzo. Skoro jesteście gotowi, macie puszki, dwoma rękami trzymamy. Do startu, poszli! I czołgają się, już chyba wiemy, kto zwycięży, kto ma więcej siły w nogach. A, zawodnik, no, ale jednak zawodnik numer jeden przyspiesza, mamy metę. Mamy zwycięzcę, dawaj łapę, jest zwycięzca, jest drugie miejsce, gratuluję. A my kończymy program Siesta czy Fiesta w SK TV. Kolejny już niebawem na naszej antenie. Chris Koider, pozdrawiam i do zobaczenia.